co wiecie o polskim kinie przedwojennym? Znaczna część osób odpowiedziałaby pewnie, że nic albo bardzo niewiele. Gdyby ktoś zapytał o tytuły filmów czy nazwiska aktorów z tamtego okresu, większość zapewne miałaby problem z udzieleniem odpowiedzi. Choć trzeba przyznać, że w ciągu ostatnich kilku lat sytuacja nieco się zmieniła i szersze grono odbiorców mogło usłyszeć coś o gwiazdach z tamtych lat. Przykładem może być wyemitowany przez Telewizję Polską w 2016 roku serial Bodo, przedstawiający losy najsławniejszego aktora międzywojnia, Eugeniusza Bodo. Historia była nieco podkoloryzowana, niemniej dzięki temu serialowi nazwisko aktora stało się bardziej znane współcześnie. Innym przykładem mogą być pojawiające się w ostatnich latach książki o Inie Benicie. Kilka lat temu głośno było o tej aktorce ze względu na sensacyjne odkrycie. Otóż przez wiele lat powojenne losy aktorki nie były znane. Powszechnie uważano, że zginęła podczas Powstania Warszawskiego. Tymczasem okazało się, że Benita przeżyła i opuściła Polskę, do której już nigdy nie wróciła. Nikomu nigdy też nie powiedziała o tym, kim była przed wojną, nawet jej dzieci poznały prawdę zaledwie kilka lat temu. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o jednym z filmów z tamtego okresu. Piętro wyżej w reżyserii Leona Trystana, bo o tym filmie będzie mowa, to komedia z 1937 roku. W głównych rolach możemy zobaczyć wspomnianego już Eugeniusza Bodo i Helenę Grosównę. Film opowiada o perypetiach dwóch sąsiadów. Starszego Hipolita Pączka, właściciela kamienicy, granego przez Józefa Orwida, i młodszego Henryka Pączka, spikera radiowego, i właśnie w tę rolę wcielił się Eugeniusz Bodo. Poza nazwiskiem sąsiadów dzieli wszystko. Bohaterowie toczą nieustanną wojnę. Wkrótce do Hipolita przyjeżdża bratanica, która jednak przez pomyłkę trafia do mieszkającego piętro wyżej Henryka. Ten, nieświadomy kim jest nieznajoma, opowiada jej o swoim konflikcie z sąsiadem. Dziewczyna orientuje się w swojej pomyłce i znika, nie przyznając się do tego, kim jest. Zakochany od pierwszego wejrzenia Henryk rozpoczyna poszukiwania. Wojna pomiędzy sąsiadami przypomina opisany przez Aleksandra Fredrę spór w wierszu Paweł i Gaweł. Wysłuchajmy go teraz. Paweł i Gaweł w jednym stali domu. Paweł na górze, a Gaweł na dole. Paweł spokojny, nie wadził nikomu. Gaweł najdziksze wymyślał swawole. Ciągle polował po swoim pokoju. To pies, to zając, między stoły, stołki, gonił, uciekał, wywracał koziołki, strzelał i trąbił i krzyczał do znoju. Znosił to Paweł. Nareszcie nie może. Schodzi do Gawła i prosi w pokorze. Zmiłuj się, waćpan, poluj ciszej nieco, bo mi na górze szyby z okien lecą. A na to Gaweł, wolnoć Tomku, w swoim domku. Cóż było mówić? Paweł ani pisnął, wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Nazajutrz Gaweł jeszcze smacznie chrapie, a tu z powały coś mu na nos kapie. Zerwał się z łóżka i pędzi na górę. Stuk, puk! Zamknięto. Spogląda przez dziurę i widzi cały pokój w wodzie. A Paweł z wędką siedzi na komodzie. Co waćpan robisz? Ryby sobie łowię. Ależ mospanie mnie kapie po głowie. A Paweł na to. Wolność Tomku w swoim domku. Z tej to powiastki morał w tym sposobie. Jak ty komu, tak on tobie. Film był oceniany raczej pozytywnie. Stało się tak nie tylko za sprawą zabawnych dialogów i komizmu sytuacyjnego, ale również dzięki kilku szlagierom, czyli piosenkom, które były bardzo popularne w tamtym czasie. Bardzo możliwe, że te utwory są Wam znane, jeśli jednak do tej pory nie wiedzieliście, skąd pochodzą, to właśnie z tego filmu. Mowa o takich piosenkach jak Sex Appeal to nasza broń kobieca, Umówiłem się z nią na dziewiątą, czy Dziś ta, jutro tamta. Film warto zobaczyć, ponieważ jest to jeden z najlepszych filmów z tamtego okresu.
Jest to lekka komedia, którą można oglądać właściwie w każdym wieku. Pozwoli nam przenieść się na chwilę do lat 30. i zobaczyć, jak wyglądało stare polskie kino, ale też na przykład, jak zmieniła się wymowa polska. Dlatego bardzo zachęcam do obejrzenia.